W zaledwie 3 tygodnie indeks WIG wzrósł o blisko 20%. I tak dynamiczna zwyżka może się niektórym kojarzyć z tym szalonym odbiciem po pandemicznej bes z marca 2020. Sam zresztą przecież też od pewnego czasu powtarzam, że to naprawdę dobry moment na kupowanie akcji na GPW. Od czasu materiału, to czas na inwestowanie na GPW z 6 września, WIG wzrósł o 9%, a od czasu materiału, koniec bes już za chwilę. Z 25 października wzrósł z kolei o prawie 11%. To jednak nie będzie kolejna fał na Hossa, i jako inwestor nie powinieneś na nią liczyć. Dlaczego? Ja nazywam się Piotr Cymcyk i zapraszam na kolejny odcinek merytorycznie o giełdzie. Zanim jednak zaczniemy, chciałem serdecznie podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka, którym jest XTB. XTB to polski broker o zasięgu globalnym, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. Co więcej, w XTB inwestowanie w prawdziwe akcje oraz fundusze ETF do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie odbywa się całkowicie bez Prowizji. Zakładając konto w XTB za mocą linka, który znajdziesz w opisie tego filmu, wspierasz również nasz kanał, za co już teraz serdecznie ci dziękuję, no bo dzięki temu możemy nagrywać jeszcze więcej konkretnych materiałów. No ale przechodząc już do elementów właściwych dla tego odcinka, to na samym starcie warto zaznaczyć, że nikt nie ma pojęcia co wydarzy się na rynku. Jak ktokolwiek twierdzi, że ma pojęcie co wydarzy się na rynku, za chwilę to po prostu kłamie. Dlatego sam staram się unikać takich jednoznacznych, że coś będzie rosło, albo że coś będzie spadało, ale na pewno da się zdiagnozować, czy coś jest akurat tanie, czy coś jest akurat drogie. A do tego trzeba dołożyć, że giełda faktycznie odzwierciedla stan gospodarki. Jeśli w gospodarce jest coraz gorzej, no to giełda pokazuje to coraz gorzej z odpowiednim wyprzedzeniem. A jeśli w gospodarce dzieje się coraz lepiej, no to również giełda pokazuje to znowu z pewnym wyprzedzeniem. Od dłuższego czasu przygotowujemy nasz autorski wskaźnik koniunktury D na rynków dla polskiej gospodarki, który to po uwzględnieniu wielu danych makroekonomicznych, pokazuje nam, w jakim miejscu ta polska gospodarka w tym momencie się znajduje. Najnowszy odczyt wprost mówi o tym, że HOSSA to jeszcze za mocne słowo do opisywania obecnego rynku. Nie będę tutaj zgłębiał się w to, jak interpretować sam wskaźnik, bo na ten temat sporo materiałów znajdziesz w osobnych wpisach na portalu. Sam odczyt pogłębił jednak po raz kolejny swoje dołki. I faktem jest, że giełda zawsze reaguje ciut wcześniej na zmianę trendu gospodarczego, ale za taką reakcję odbierałbym właśnie ten rajd z przełomu października i listopada. Czy pogłębienie się odczytów wskaźnika jednoznacznie oznacza, że powinniśmy prognozować nowy dołek na szerokim rynku? Absolutnie nie. Dynamika spadku samego wskaźnika spada, bo tak samo spada dynamika pogarszania się danych gospodarczych. Do wzrostów na giełdzie wcale nie musi być w gospodarce lepiej niż x lat temu, wystarczy, że będzie lepiej. Niż przed chwilą. Dziś lepiej niż kilka miesięcy temu, jeszcze nie jest, ale już wydaje się, że większość uczestników rynku zaczęła rozumieć, że końca świata nie będzie i po prostu jakoś to będzie. Na dziś, więc, to już nie Bessa. Ale jeszcze nie Hossa. Niezmiennie jednak, gdy wskaźnik znajduje się w ćwiartce boomu lub spowolnienia gospodarczego, to można inwestować. Z kolei, gdy znajduje się w ćwiartce recesji bądź ożywienia, to po prostu trzeba. Inwestować, bo w długim terminie e, faktycznie inwestor będzie wychodził na tych zakupach najlepiej. Dlaczego jednak twierdzę, że inwestorzy zaczęli rozumieć, że nie będzie końca świata, tylko jakoś to będzie. Przez pierwsze miesiące 2022 roku e, główną narracją na rynkach, dominującą narracją na rynkach, była sytuacja wojenna e, na wschodzie, na Ukrainie. O ile odbudowa Ukrainy to faktycznie jest również duża szansa dla polskiej gospodarki, e, no to od połowy 2022 roku wojna z Weszła już jednak na dalszy plan postrzegania przez rynki. To nie ona była tym głównym obszarem ryzyka, bo głównym obszarem ryzyka był kryzys energetyczny, w sumie potencjalny kryzys energetyczny, który dzisiaj nie wydaje się już być tak straszny jak jeszcze kilka miesięcy temu, na przykład w wakacje. Europejskie magazyny gazu są dziś zapełnione na poziomie bliskim 90%. W porównaniu z latami 2010-2021 to wynik jeden z lepszych. Wszystko pomimo odcinania bazowych do niedawna dla europejskiej energetyki dostaw z Rosji. Oczywiście nie działa to tak, że mając pełne magazyny, Europa może zostać w całości odcięta od dostaw gazu. Nawet pełne magazyny dziś nie wystarczają na całą zimę. Tylko, że Europa już nie pobiera praktycznie żadnego gazu z Rosji. Dostawy płyną z USA, płyną z Norwegii. Tak wygląda przepływ gazu z Rosji do Europy w miliardach metrów sześciennych od 2018 roku różnymi gazociągami. Ostatni odczyt na tym wykresie to październik 2022 roku, no i widać, że gazu z Rosji w Europie już praktycznie nie ma. Z 15 miliardów metrów sześciennych napływów jeszcze 3 lata temu, dziś, Zostało około 2 miliardów metrów sześciennych. Europa z sukcesem zapełnia więc swoje magazyny, yy, pomijając dostawy z Rosji. Ponadto Europie mocno pomagała jak na razie pogoda. Temperatury w październiku naprawdę mocno odstawały od średnich z lat 2011-2021, niezależnie od regionu. Dobrze widać to zwłaszcza w przypadku Polski, Francji i Niemiec, gdzie średnia temperatura w październiku była o około 2 stopnie wyższa. Od najwyższej z lat 2011-2021. Ten wyjątkowo ciepły październik przesuwa sezon grzewczy, no a w połączeniu ze spadkiem popytu na gaz z przemysłu i pełnymi magazynami, efektem są też silne spadki w cenach gazu. Jeszcze w sierpniu gaz TTF kosztował nawet 350 euro, dziś kosztuje poniżej 110 euro i faktycznie nawet te poniżej 110 euro to wciąż jest. Pięć razy więcej niż średnia cena gazu sprzed czasów wojny, no ale wciąż 5 razy więcej brzmi o wiele lepiej niż 20 razy więcej, co jeszcze niedawno faktycznie miało miejsce. Ponadto prognozy pogodowe na listopad również są już dość pozytywne. No i jeśli Europa dostałaby w prezencie od losu kolejny miesiąc ze średnimi wyższymi temperaturami, to tylko naprawdę ekstremalna zima mogłaby doprowadzić do jakichś. Problemów. Polski rynek ma jednak pewną specyficzną cechę rynków wschodzących. Kapitał ucieka z niego jako pierwszy i jako pierwszy gdzieś tam później w przyszłości do niego wraca. Efekt jest taki, że podobnie jak spadamy z reguły przed zagranicą, tak i rośniemy później przed zagranicą. Tymczasem przy tych ostatnich silnych wzrostach u nas Ameryka była dość ospała. Wciąż jednak do pogłębienia tych październikowych dołków na SP czy na Zdaku trochę brakuje, no ale gdy Jeremy Powell. Podnosił 100% i straszył rynki, to faktycznie rynek spanikował, tylko że dzisiaj jest już zaledwie około 3% poniżej z tego momentu sprzed. Paniki. Wszyscy zaakceptowali już, że 100 w USA jeszcze podrosną, ale tempo tych podwyżek faktycznie będzie zwalniać. No więc w Stanach Zjednoczonych należy się jeszcze trochę rynkowego odreagowania, zwłaszcza, że takie kraje jak my już to odreagowanie mieliśmy. Jednocześnie okres po wyborach midterm, który mamy w zasadzie od zaraz w Stanach Zjednoczonych, od zawsze należy do jednych z najlepszych. Tak kształtują się stopy zwrotu S&P 500 w latach wyborów. Midterm od 1928 roku. Okres od listopada do kwietnia, a więc te świeże, najświeższe pół roku, chwilę po wyborach jest dla rynku wyjątkowo łaskawy. Mało tego, od 70 lat nie było ani jednego okresu, gdzie po wyborach midterm rynek by spadał. Rynek na pewno nie lubi niepewności, Hossa nie lubi niepewności, no a tymczasem kolejne elementy niepewne tej rynkowej układanki są sukcesywnie ze stołu zabierane. I w przypadku polskiego rynku, tak, uważam, że dołek jest już za nami, no tylko, że to nie będzie czas na wielkie, V-kształtne odbicie. W 2020 roku to na wskaźniku Koniunktury są te fioletowe odczyty, wpadły w obszar recesyjny z wielkim impetem i niezwykle szybko się od niego odbiły stymulacją fiskalną. Dziś żadnej stymulacji na taką skalę nie będzie, więc i rynek potrzebuje czasu, żeby dopasować się do nowej rzeczywistości. I oczywiście pomijam tu ekstremalnie pozytywne lub negatywne wydarzenia, których dziś nie ma jak wycenić, na przykład koniec wojny, co będzie na plus, albo wybuch jądrowy, który byłby na minus. To więc jeszcze nie jest. Hossa, ale to już nie jest Bessa. I wciąż jest to świetny moment do budowania swojej długoterminowej pozycji na akcjach, ale w przypadku krótkoterminowego inwestora raczej bym się na ten moment trochę wstrzymał. A jeśli ten materiał Ci się podobał, to nie zapomnij dać łapkę w górę, kliknąć ikonkę dzwonka i kliknąć guzik subskrybuj. Dzięki temu Ty dostajesz materiały na bieżąco, a my dostajemy informację zwrotną, że te materiały Ci się podobają, no i chcemy nagrywać ich dzięki temu jeszcze więcej. Na sam koniec chciałem Cię jeszcze serdecznie zaprosić do DNA rynków Premium, gdzie już ponad 450 inwestorów codziennie korzysta z analiz rynku, analiz spółek polskich i zagranicznych, żeby podejmować bardziej świadome i lepsze decyzje inwestycyjne. Spotykamy się też co dwa tygodnie na specjalnych webinarach, gdzie rozmawiamy o rynku, mamy zamkniętą grupę komunikacyjną, gdzie informujemy, co tam na rynku słychać i co akurat jest na rynku ciekawe w danym konkretnym dniu, czyli to już jest taka komunikacja na bieżąco, a ponadto pokazuje tam swój własny, swoje własne dwa portfele inwestycyjne, jeden krótkoterminowy, drugi długoterminowy, więc niezależnie od tego, czy jesteś spekulantem czy długoterminowym inwestorem, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to tutaj dokładnie. Jest Link, który znajdziesz też w opisie tego filmu, wystarczy kliknąć, przeczytać trochę więcej i podjąć decyzję. Zapewniam, że warto. Na dzisiaj to jednak tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.